zatrzymywana. Na kaszlety ponownie przejdziemy w ostatni weekend marca przyszłego roku. Strażacy proszą też, by uważać na przypadkowe zapuszenia ognia, na przykład z pieców węglowych. Już najbliższej nocy przechodzimy z czasu letniego na zimowy, czyli cofamy zegary o godzinę. Weekendową zmianę czasu banki wykorzystują do przeprowadzenia zmian w swoich systemach. W związku z tym w niektórych nie będzie można zalogować się do bankowości internetowej, na przykład z banku BBH, PKO SA czy banku zachodnim WBK, a w niektórych ani zalogować się do konta, ani wypłacać pieniędzy z bankomatów, czy płacić kartami, jak w mBanku i w ING Banku. Wobec minera, który ma wypowiedzieć się w okazji wdurności. Prowadzono uzgodnienie dotyczące wysyłania wiadomości o treści seksualnej do osoby nieletniej. Przy do kongresu szef FBI James Comey poinformował, że jego biuro bada, czy e-maile mogą mieć związek ze sprawą prywatnego serwera Hillary Clinton. Sprawa może zagrozić szansą byłej sekretarz stanu na prezydenturę. We are alatem. Mamy tylko 11 dni do najważniejszych wyborów w naszym życiu. Naród amerykański powinien natychmiast poznać wszystkie fakty. Oświadczyła Hillary Clinton, apelując do dyrektora FBI o ujawnienie wszelkich możliwych informacji na temat e-maili. Sztab kandydatów demokratów podkreśla, że e-maile mogą nawet nie pochodzić do skrzynki pocztowej Hillary Clinton i że analiza tej korespondencji nie oznacza wznowienia śledztwa w tej sprawie. Republikanie inaczej interpretują działania FBI. Szef Krajowego Komitetu tej partii, Rhys Priebus, oświadczył, że ponowne otwarcie kryminalnego dochodzenia w sprawie serwera Hillary Clinton oznacza, że sprawa e-maili musi być bardzo poważna. W Waszyngtonie Marek Olkuski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, góra przelotne opady śniegu. Na północnym wschodzie możliwe słabe burze, temperatura maksymalna od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie i nad morzem. Bardzo dobrze cię słychać i swoich podopiecznych też. Pozdrawiam. Zamykamy drzwi, dzieciarnie. Damy radę, sobota, dzień nie, weekend, dzień rodzinny. Poprosiliśmy cię o rozmowę, dlatego że jest ciebie razy dwa w dzisiejszym gazecie wyborczym, magazynie świątecznym, ale tematy się łączą, bo w jednym kontekście piszesz o Boga na obrazy, jakim generałem na który twierdzisz, że będzie wojna z Rosją, i rozmawiasz też rzeczy o tym, że u nas jest, to może takie niezbędne, dwojga krótka jest, dwojga u nas jest. Wspaniała krótka. Nie wymaga, żeby generał napisał taką książkę 2017, to ukropek wojna z Rosją, to brzmi dobrze. To jest taka wpowiedź rzeczywiście, to jest taki scenariusz, żeby skończyła się. A człowiek to człowiek, to jest, człowieka nie ma, jak bydło. Uważam, że taka wystawa była, bydło. Co? Będą jedni, będą pieni za mąż wydawali, a żeby dostało się dobrać, to trzeba się dzielić. Na kartce, reglamentacji wprowadzać. Ale to już było i nie było. Amerykanie mają plany, bo jest kanał. Będą jedni, będą pili. Jezus powiedział, tak jest napisane w Biblii, od dawna Jezus w Biblii zna. Będą jedni, będą pili za mąż się wydawali. Nie zobacz tego. Że Jezus powiedział, że tak będzie, no jak będzie? Jak z przyjściem, jak potopu? No jak będzie z przyjściem Syna Człowieczego? Jak będzie z przyjściem Syna Człowieczego? Miliony razy czytałem Zobaczymy, że prorok był. Byli świadkowie Jehowy.
pańska, że się musi ze sobą mówię, że pogadać o innych kwestiach. Są różne interesy, różne punkty widzenia, nie każdy kraj jest zainteresowany tym, co się dzieje na wschodzie. Tymczasem wiedząc sobie od początku, myśmy całej ziemi na Ukrainie, że Ukraina aktywności ma autentyczny, tak bardziej uległa, przeżywiał z naszych wschodnimi granicą państwa, które mają interesy gospodarcze. Bardzo mocno rozwinięte relacje, właściwie pytanie jest uczniowie, jego aby mógł pokazać zabudowanie świątyni, tak jak to kiedyś Jeremiasz komu powiedział, o, świątynia pańska, to jest, to jest, to jest, to Jeremiasz Biblia mówi, że ziemia stoi na trwałych podstawach, aby się nie zachwiała powiedzmy. Nie po to Jachwę stworzył ziemię, aby była pustkowa. Nie po to Jachwę stworzył ziemię, aby była pustkowa. Lecz mieszkanie jest pustkowa. Także widzicie Państwo, kiedy nadaje na terazie, to jest ten koncika Barbie Baby Langston Extra Brut do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Nawet jest ten przekład, co ląduje w śmietniku, proszę Państwa. Całkiem nawet przekład niedomitów, tak zwanych, wiecie Państwo. Nie wiem, czy nie chodzi o jeden. Natomiast faktem jest, że historia powtórzyła i jest jak jest. No o tym jakiś czas coś piszemy. Niedomici to, wiecie Państwo, jak wodę pili w źródełku, rozrekali lewym okiem prawym, rozglądając się, czy kto nie idzie, czy wróg nie idzie, nie atakuje. Kiedy Żydzi wrócili z Babilonu z niewoli, gdy odbudowywali świątynię, w jednym ręku mieli miecz, a drugą ręką budowali. Trzeba go odbudować, bo w roku 455 przed naszą erą był dekret o odbudowie. Właśnie, aby siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na
Nie lubią prawicowców. Już tu wiele
w internecie nie powinno być polityką. No na szczęście coraz więcej jest różnych rzeczy w internecie, różnych śmieci, jak chce. No tak, to jest Warszawa, tak też, Warszawa. Mydło i kobiet, mydło. To pchanie, to winnaru, podrodowe, królestwo, królestwo. Będzie w kulturze naturalistka, no to pięknie nie będzie. A wszystko dopiero począł. Wtedy wydawać was będą na ulękę, zabijać was będą, niż wszystkie narody palać będą nienawiścią do was, nienawiścią do was, dla imienia mego. I wówczas wielu się wrzący i nawzajem wydawać się będą, nawzajem nienawiść. I powstanie wielu kałużnych i wiodą wielu, ponieważ nie trafi się do mnoży, na temat płaszcza, zebraczy, to wymyślali tutaj różne bzdury. Na stanie na Mazowszach, jak zakończył. Amerykanie zasługują na to, by wiedzieć więcej przed wyborami prezydenckimi, mówi kandydatka demokratów Hillary Clinton i apeluje do szefa FBI, by ujawnił więcej informacji na temat wznowionego właśnie śledztwa w sprawie jej skrzynki mailowej z czasów, gdy Clinton była sekretarzem stanu USA. Jutro w Brukseli szczyt Unia Europejska-Kanada, na którym zostanie podpisana umowa CETA. O spotkaniu poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Już najbliższej nocy zmieniamy czas z letniego na zimowy. To oznacza, że cofamy zegary o godzinę. Więcej informacji w południe. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz w sobotnim poranku Radio Tok FM będzie o przyrodzie. Wojciech Mikuszko, studia Dziennika Się Przyrodni. Dzień dobry. Dzień dobry. Zainspirowała nas do rozmowy przede wszystkim książka Sekretne życie drzew, która została wydana kilka tygodni temu przez wydawnictwo Otwarte. Zdumiewające fakty ze świata drzew. Taki jest podtytuł. Międzynarodowy bestseller. Faktycznie było też w Polsce, w różnych mediach opisywane i tak dalej, i tak dalej. Pomyśleliśmy, że to jest dobra sprawa, żeby się z tą książką zmierzyć, ponieważ książka jest bardzo interesująca, ale też ma swoje małe grzeszki, można by tak powiedzieć. A będziemy mówili nie tylko o niej, ale na Wojtek też przyniósł inne książki o przyrodzie, które są bardzo ciekawe, więc będziemy mogli to jakoś ustawić się w szerszym kontekście. Jaka jest twoja opinia? Zgadzam się, ładnie to ujęłaś z tymi małymi grzeszkami. My jesteśmy znajomymi na Facebooku, więc również po pierwszych stronach tej książki się zirytowałem. Tak, że mnie irytuje. Po czym wróciłem do niej i muszę powiedzieć, że za mocno ją skrytykowałem. Rzeczywiście muszę oddać honor autorowi Leśnikowi, że sporo fajnych rzeczy pisze. Natomiast to, co właśnie irytuje, to takie nadmierne uczłowieczanie drzew. To, co na samym początku zacząłem czytać o ich przyjaźń, miłość, zielone budzą sympatię, dbają o chorych, no po prostu idealne swoją dzieci, nie ma no nie słowa wychowywaniu dzieci, karmią się nawzajem i to jest taka wizja idealnego społeczeństwa ludzkiego, czyli my powinniśmy być jak drzewa. Właśnie ludzkiego, też to warto podkreślić. On pisze o cierpiących dębach, o bólu, drzewach i tak dalej, i tak dalej. I mnie właśnie w tej książce irytowało to, że nie można przyjąć po prostu, że drzewa mają jakąś swoją inną strategię na bronienie się przed szkodnikami, tylko trzeba to od razu ubierać się w ludzkie kategorie. Ja rozumiem, że to jest jakiś
zabieg popularyzatorski, ale on jest trochę zbyt często w tej książce używany. To znaczy, zamiast powiedzieć, że drzewa mają po prostu tak i tak i to też jest w porządku, to ciągle autor, mimo że wykazuje się dużą miłością i szacunkiem do drzew, co jest bardzo cenne, jednocześnie stara się nas przekonać, że one są takie jak my. A ja wcale nie chcę, żeby drzewa były takie jak ludzie. Wolę, żeby takie nie były, bo to byłaby katastrofa. Jakby fajnie się odwołać do tego przykładu, który zaczął do karmienia się drzew, który na początku mnie zirytowało i okazałem się, że to, co powiedziałem, myliłem się. Rzeczywiście drzewa wymieniają między sobą pokarm, co jest zdumiewającym odkryciem. Były wcześniej sygnały, właściwie dopiero w kwietniu tego roku ukazała się praca w magazynie Science, która to udowodniła dość jednoznacznie, co zabawne, one nie, troszeczkę częściowo sobie przekazują, natomiast ta praca pokazała, że bardzo dużo związków organicznych, czyli tak węgla, to oni to dokładnie badają, ten węgiel jest przekazywany poprzez sieć grzybową, czyli poprzez mikoryzę. Mikoryza to jest spożycie grzybów i drzew niezbędne dla obu, a nas często, przez nas często niedostrzegane, niezauważane. Drzewa dają grzybom pokarm wytwarzany w liściach, grzyby w zamian dają wodę i sole mineralne, mają szerzej rozprzestrzenioną te grzybki. No i okazało się, że ta grzybnia łączy się czasami z kilkoma drzewa, z innymi roślinami i tworzy rodzaj podziemnej, jakby to powiedzieć, autostrady, za pomocą której drzewa przekazują sobie pokarm. I to wydaje mi się fascynujące. Nie wiedziałem o tym, ale może dlatego, że autor to tak przedstawił, to na początku odebrałem to, że troszkę przesadza, że coś wymyśli, że to są nieudowodnione dane, że to są jakieś jego zobaczą, dajmy troszeczkę światełka, bo tak, cicho wszędzie, co to będzie. Właśnie przez sposób jego przedstawienia, bo on to powiedział w ten sposób, napisał w ten sposób, że drzewa sobie pomagają, dbają o chłopowiec, nawet jeżeli wkładać drzewo w górze, to jest nadal do karmienia poprzednie sieć. Co to będzie? Co to będzie? Nawet pomiędzy różnymi gatunkami żelazo, że tak jest super organizm. Natomiast jak się wczytałem w przeciągu co to będzie? Oni nie stawiają takich tez, że to może być pomoc. Czy to może być pomoc jakakolwiek między drzewami? Na pewno nieintencjonalna, tak. Natomiast może być na przykład, że one kradną, albo że to jest jakaś zupełnie niechcący dyfuzja tego węgla dla związków organicznych podziemnych grzybni. Po prostu przypadkowo się wymieniają tymi związkami organicznymi, tym pokarmem, tylko nie wiem. Wolę się zatrzymać na tym poziomie samofaktu, przekazywania się. Jaki będzie znak przed cuda? Grecy wierzyli w mądrość, a Żydzi domagali się znaku, musiały być cuda. Bo jednak to wszystko, że doszło to przecież w tych kościołach. Ten Chlalecki, Jezusik, Wyszyk, Maryje, Święci, to może być autor, co napisał w ten sposób, tak troszeczkę z dystansu. Tak, albo tak mi się wydaje, albo tak sobie wyobrażam. On to pisze, jakby to było naukowo udowodnione, tak troszeczkę to nie jest. Sformułowanie naukowo udowodnione. Tak nie działa nauka. Ale ja też mam świadomość, bywamy różne konferencje w naukowych. Kiedyś właściwie czułem się po drugiej stronie, bo kiedyś z naukowcami dyskutowałem u zwierząt pewne emocje, które są nam bliższe i wydaje nam się, że możemy odczytywać część naukowców. Ze mną walczyła, że w ogóle nie możemy mówić o emocjach u zwierząt, możemy mówić o ilości danego hormonu, zachowania, rozłożenia, nie możemy tego nazywać strachem, niecenie czy czegoś. I mi się wydało, że to bez względu czekali, aż Żydom wody zabrakli, no, jedzenia wszystkiego, będą jadły swoje dzieci. Tak było, no ale to wiecie pani, Jezus powiedział za to, co Jeruzalem, Jeruzalem, rozmowy z profesorem Maciejem Trojanem na temat tej naszej książki Franca Tebala. Ja chciałem siebie zgromadzić, nie dalej. I tak jest, proszę pani, że jak to komu dać, to to jest podłe teraz takie proszę. Się zrobiło złe, że tak to temu dać nie można, temu dać nie można, ale Jezus Chrystus nie tylko przyszedł, żeby dać, tylko spełniały się Boże plany, których człowiek nie rozumie. Boże plany, których człowiek nie chce w ogóle zrozumieć pojąć. A Jezus Chrystus, no to można byłoby powiedzieć, że jego ofiara Jezus Chrystus jako baranek Boży, no i jako epizodzik. Ale to było bardzo istotne, bo bez ofiary Jezusa Chrystusa nic nie było i nas by nie było. To znaczy my jako ciało, to może byśmy gdzieś tam funkcjonowali przez kogoś się zrodzeń. Może żeśmy byśmy, jeżeli byśmy byli, jeżeli byli. Ale
negocjuje Ewangelię, my robimy coś po tej linii, to są plany Boże, zamierzenia, a potem wstępuje się zagrożenie, natomiast to się widzieli o 11, nawet może się pójść o 8, też trochę do powietrza, że czytają się złagodzili, już się przygotowują na atak szorstwień, produkujące wioski szkodliwe, które mają spowodować, że rzeczywiście tym różnym gościnicom, czym się co mu będzie się opłacało. I co? Czyli Jezus, genialny. I znowu, wypowiada ogromnym prorokiem, które ma dwa znaczenia. Myślę, że jeżeli doszukiwać się jakichkolwiek intencji, to w ogóle nie będę, że Pan przyjął miesiąc, odczekają się nawzajem, mogę ujrzeć sobie daleko od oddalony i może w ten sposób to się dzieje. Natomiast przy sąsiedzie drzewo jest ostrzegane, czy można powiedzieć, podsłuchuje przez nas, co tam dzieliście między sobą, jakie informacje przekazują. Więc ona wtedy też skorzysta z tego i zaczyna produkować te związki szkodliwe dla szkodliwych. Na pewno autor jest zakochany w drzewa, w ewolucji jako takim, być może z tego zakochania trochę się zagalopuje miejsca w interpretacji, ale jednak myślę, że warto podkreślić, że jego ogólna idea w nurcie tego, żebyśmy zaczęli traktować las, drzewa jako naszych najgorszych istot, dlatego że właśnie wolniej się poruszają, żyją, wolniej rosną, czy nie mogą z nami pogadać, żebyśmy nie traktowali ich gorzej, tylko zauważyli, jakie potrafią się wspaniałe. To jest świetne odczyt strategii zdrowcze, to ile żyją Biblia dla ubogich, gdy w kościółkach wszystkie laleczki chodziły, nóg dostały, kolorowe były, a prawie że mówiły, które wią płakały, bo to biskup szarbę z tyłu, on się wszystkich nie wlewał. No to właśnie, to są te cuda, te cuda. Nie wierzcie, nie idźcie, nie wierzcie. O to, co powiedziałem nam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest stryj, tutaj nie wierzcie. Jak błyskawica pojawia się od strony jaśnego lasu, tak będzie w pojęciem strokowie tego, bo miejsca wina tam znajdują się kłęby. A zaraz są dręczowe dni, słońce się zaraz. Jest taki opis eschatologiczny, prawda? Nie da jak nie swoim blaskiem. Gwiazdy spadać będą w minach i mocne niebieskie będą powrotne. Wtedy ukaże się na niebie znak znakomitego i wtedy wiadać będą wszystkie plemiona ziemi i umrą znakomitego uchodzącego na łoku nieba wielką mocą uchwałą i pośle anioł swoich wielką żądą i w gramatach wybranych jego
Bardzo ciekawe, jak wyglądały te badania. Teraz dużo pytań się nasunęło w tej sprawie. Może nie będę brnąć, ale też kolejnym ciekawym wątkiem jest współpraca grzybów. Trudna współpraca, bo grzyby potrafią być dla drzew bardzo niedobrze, ale potrafią też z nimi współpracować. I największe moje zainteresowanie wzbudziła taka oto sprawa, że gdy zabraknie azotu w glebie, to owo grzyb potrafi wydzielić w glebę śmiertelną truciznę przez te takie maleńkie zwierzęta, naprawdę małusie, umierają i uwalniają azot zawarty w ich ciałach. I w ten sposób, czy tego chcą, czy nie, stają się nawozem dla drzew i grzyba. To brzmi całkiem prawdopodobnie, muszę przyznać. Tak. Po raz kolejny, jeżeli przyglądam się jakimś organizmom, to nagle doceniamy ich wartość, wydawało się. Tak, ale właśnie wrócę do tego, z czego zaczęliśmy. Doceniajmy ich wartość takimi, jakie one są same w sobie, w ich oryginalności. Trudno mi sobie wyobrazić teraz, że będziemy grzyb nie opisywali jako miejski organizm, czy coś takiego. Tak, z drzewami jakoś jest może łatwiej, bo są nam bliższe, a im niżej, no widzisz, też zrobiłam taki podział. Im dalej od człowieka, może tak powiedzmy, odchodzimy, tym trudniej nam to przychodzi, ale w ogóle myślenie powinniśmy tego robić. Drzewa są świetne, takie jakie są. Trybunału, ale też ja po ostatnich wydarzeniach w projektach i kolejnych zapowiedziach wyroków i organizmy biologiczne znaczenia, również świetne, można też spojrzeć na nie od strony kulturowej, wiedząc, że jest to strona kulturowa, od strony użytkowej, więc na wiele aspektów można pracować. Dodawanie im rzeczy, których one nie mają, to może być ślepo uliczne. Zresztą że nie powinno się raczej mówić, że jak coś jest bardziej ludzkie, to to jest dobre. Jakiś czas temu doszłam ze swoim znajomym do wniosku, że mówienie, że coś jest humanitarne, powinno być określane, że jest najgorsze, okrutne, fatalne, w ogóle nieszczęśliwe. Z drugą stroną możemy powiedzieć, że to jest dość specyficzne, jak na efekt ewolucji, ale myślę, że obie strony wyjątkowo okrucieństwo i wyjątkowe dobro można znaleźć. Wtedy rozmawiamy o książce Sekretne życie drzew i za chwilę powiemy Państwu jeszcze o innych książkach dotyczących przyrody, jak one sobie i autorzy tych książek radzą sobie z opisywaniem tego fenomenu. W tym momencie mam wrażenie, że jest weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Pogotowie celowe słuchały, porwały, normalnie porwały, złapały, nie chcą puść. Gdzie to było? W sklepach Euro. Teraz w sklepach Euro. Porywające okazje. 48 zł.
i Smart TV Sony, wbudowane Wi-Fi za 2390. Let's be easy, tani Samsung za 1390. Huawei P8 Lite Dual SIM, modem LTE za 799 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przygotuj swoje BMW na trudne warunki. Teraz zyskasz 10%, wybierając kompletne koło zimowe. Wybrałeś BMW Leasing? Dodaj koło do kwadraty i jedź bezpiecznie. Szczegóły mobilnego w BMW z Policjanci ruszyli z kontrolami na drogach. Trwa akcja znicz. Jutro w Brukseli szczyt Unia Europejska-Kanada, na którym zostanie podpisana umowa CETA. O spotkaniu poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Już najbliższej nocy zmieniamy czas z letniego na zimowy. To oznacza, że cofamy zegary o godzinę. Więcej informacji w południe. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Paradoksalnie, albo same dają się wciągnąć w grę, którą ustawia im PiS bardzo zdolnie, albo dają powody do tego, że PiS nazywa ich awanturnikami. Oni często reagują bardzo, bardzo historycznie. To widzimy po reakcjach prezesa Andrzeja Rzepińskiego, czy po reakcjach środowiska sędziów, które często wyrażają... Podpisaliśmy kolejne porozumienie międzynarodowe. Cel zmniejszenie emisji CO2 równocześnie podkreśla naszą potrzebę życia. Czy istnieje coś takiego jak Polska droga w polityce klimatyczno-energetycznej Unii? Na czym ma polegać? Jaka ma być jej rola węgla? Porozmawiamy o tym w sobotę po 18:00 w kolejnej audycji z cyklu Energia dla Klimatu. Do usłyszenia. Ewa Balowska. Program powstał przy współpracy Radio TOK FM i Stowarzyszenia Ekologicznego Ekofinia. Weekendowy poranek w Radio TOK FM. Karolina Głowacka, Wojtek Mikołusz, dziennikarz przyrodnik. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Mówimy o książkach o przyrodzie, zainspirowani książką Sekretne życie drzew Petera Wollebena. To jest niemiecki leśnik. Książka została wydana przez wydawnictwo Otwarte. To jest, jak mówiłam, nasza inspiracja, ale będziemy też mówili o innych publikacjach dotyczących przyrody właśnie. Wojtek przyniósł ze sobą także swoją ulubioną, mogę powiedzieć, jedną z ulubionych. Ona jest, a jeśli chodzi o to,
pod względem myśli, jak na przykład wskazuje ideologii, to jest najwyższa. Mówimy to też, ujawnijmy, mówimy o książce Ostatnie dziecko Lasowicza w Daluman, która opisuje zjawisko odchodzenia dzieci od przyrody, że dzieci obecnie nie znają, nie lubią przyrody, nie mają z nią kontaktu, co ma swoje konkretne skutki, również zdrowotne i psychiczne. I ta książka bardzo głośna, z tego czasu bardzo się cieszę, że jest głośna, nieświadomie okazało się, że jakby realizuje ideę w rzeczywistości, jeszcze zanim przeczytałem tę książkę. A mówię o niej dlatego, że pewne rzeczy w Sekretnym życiu drzew, jakby Luf opisuje u siebie pewne moim zdaniem błędy, które Peter von Leeuwen zrobił w Szczecinie. Wynikają z dobrej woli, które wynik... Tak, dokładnie to, bo generalnie, już to mówiłaś, Aleksa, podkreślić, to jest książka warta przeczytania. Sekretne życie drzew, myśmy tak odbili w kierunku od tych rzeczy, które nas troszeczkę irytują, co nie zmienia faktu, że warto po nią sięgnąć. No więc Peter von Leeuwen podkreśla tak romantycznie tę przyrodę u człowiecza. I Luf, pisząc o tym, dlaczego dzieci nie lubią obecnie przyrody, często nie lubią, podaje wiele przyczyn, ale z tym dwa dotyczą takiego podejścia do przyrody. Jedno, czyli przyroda jest straszna, bo mamy kleszcze, mosy, wilki ociekające szerszenia, albo marów, mnóstwo i w ogóle strach wejść do tej przyrody. No i dziecko po prostu idąc do przyrody, a i w ogóle jeszcze i globalne ocieplenie, i dziura ozonowa, w ogóle wszystko, co przyroda jest straszne. Dziecko później nie ma ochoty, a idzie, chodzi przed komputerem posiedzi. A druga strona medalu to właśnie to takie uromantycznianie, czyli Jelonek Pan i Przemiły Królew, który nigdy nie je mięsa, wilk, który się przytula do baranka, w ogóle wszystkość. Tak, później dziecko idzie do lasu. No i mamy komary, które gryzą, osa, która wcale nie chce rządzić, ale jak się nadepnie, to urządzi. Mrówki, które bronią swego mrowiska, psikając kwasem mrówkowym. No w ogóle zwierzęta między sobą walczą, zabijają się, jedzą się. No i się okazuje, że lubią się, albo się mszczą, to też jest różnie. Tak, i dziecko pełne takich wyobrażeń romantycznych o przyrodzie, widząc rzeczywistą przyrodę, którą jest i piękna, i okrutna. Ona jest, w ogóle uważam, że jako przyrodę można godzinami, dniami, miesiącami oglądać. Jest fascynujące. Natomiast w pewnym momencie widząc, że to jest kompletnie inny wizerunek niż przekazały kreskówki czy bajeczki rozmaite, czuje się odrzucony. Taką niechęć czuje do tej przyrody. No nie jest tak fajnie. Te zwierzęta i te drzewa nie są takie miłe. Nie kochają się tak jak w bajkach. No i znowu wraca. Tak, i czuje niechęć. W tym momencie, jeżeli tak uromantycznimy nadmiernie również te drzewa, że one sobie pomagają, wychowują się, kochają się, przyjaźnią. Po czym wejdziemy do lasu, okazuje się, że drzewa walczą o światło, przymuszają drzewa sąsiednie, zacieniają, nie pozwalają rosnąć. No to zaraz, zamiast tej miłości, przyjaźni, mamy jednak okrutną walkę momentami. Dobór naturalny po prostu. Spośród iluś żołędzi dębu nowy dom wyrośnie, nie wiem, jeden na kilka tysięcy tych żołędzi, więc ileś musi zginąć po prostu, zostać zjedzonych, przymuszonych i tak dalej. No taka jest, takie są prawa przyrody, które są po prostu różne. No. To może banał, ale chyba jednak warto go podkreślać raz na jakiś czas, to znaczy to, o czym mówisz, że inni właśnie dokonują takiej przesadnej uromantycznienia, przesadnego uromantycznienia, inni znowu mówią, że to przyroda jest tylko zła. To jest chyba pogłosie tego, że wciąż to niesamowite, ale wciąż uważamy się za osobnych od przyrody, jakbyśmy zostali tutaj przysłani na gotowe, oto my jesteśmy ludzie i mamy właśnie zarządzać tą przyrodą, zapominamy, że jesteśmy nieodrodnym dzieckiem ewolucji, tak samo jak to drzewo, tak samo jak mrówka, kruk i wszystko inne. Wyrośliśmy, jesteśmy produktem ewolucji, wyrośliśmy z przyrody, ale to też jest powód, dla którego przyroda jest nam niezbędna. No, nasz gatunek według, powiedzmy, ogólnych obliczeń Homo sapiens powstał 200 tysięcy lat temu, rodzaj Homo jakieś 2 miliony lat temu, plus minus, te dyskusje trwają i cała większość tego naszego życia ewolucyjnego jako gatunku spędziliśmy w przyrodzie. No, właściwie miasta to ostatnie kilka tysięcy lat w porównaniu do 200 tysięcy lat, a już nie mówiąc o tym, że jeszcze 100 lat temu większość społeczeństwa żyła z roli, czyli mała grupa żyła w miastach i jakby oddzielona była od tego, tej przyrody. Więc myśmy po prostu wyrośli w tej przyrodzie i jak kolor zielony nas łagodzi, szum
szef nam się podoba i śpiew tanków, no to jest w ogóle niechodzimy, to jest część naszego dzieciństwa, z której jeżeli się oddzielimy, to będzie błąd, również to, co nosimy w sobie, to jest rozmaite skłonności złe i dobre. Rzeczywiście, moim zdaniem, różnimy się po stopie. Pewne elementy kultury można wielu zwierząt znaleźć, natomiast w stopie rozwoju kultury, cywilizacji, no czegoś takiego to nie było, we wolnym jesteśmy, moim zdaniem, fenomenem, nie można nas sprowadzić zupełnie do poziomu typowego gatunku zwierzęcia. No niemniej, gdzieś chyba chińskie przysłowie jest takie, które powtórzę, że w każdym człowieku jest całe zwierzę, w każdym zwierzęciu kawałek człowieka i to myślę sobie fajnie podsumowuje. To prawda, tylko oczywiście zależy, gdzie ustawisz kryterium, na podstawie którego opiszesz coś jakoś fenomen. Mówiliśmy wcześniej o tych grzybach, czy całych grzybniach, które są chyba najstarsze i największe na świecie. No to jak ustawisz, że to jest fenomen, to powiesz, że to jest gatunek fenomenalny i tak dalej. Więc, ale rozumiem, co masz na myśli, chociaż ja bym chciała podkreślić, żebyśmy pamiętali, że nasza kultura i wszystko, czym jesteśmy, raczej nie jest jakimś super nowym wytworem, tylko jest ciągłością. To jest stopniowalne. Wielu badaczy to teraz podkreśla, że nawet nasze umysły nie są zupełnie, są wyjątkowe, ale nie są jedyne. Są kolejnym stopniem albo jakąś odnogą, że to wszystko jest w jakimś takim uniwersum. Oczywiście, słusznie to powiedziałeś, że kiedyś uważano, że no po prostu jest wielki mur między nami a światem zwierząt. Tymczasem wiele z tego, co my uważamy za typowe dla człowieka, można znaleźć zwierząt, tylko w innym nasileniu, no, zaczynając od tej kultury. No naprawdę, żadne zwierzę na Ziemi nie ma tak rozwiniętej kultury jak człowiek, ale wydawało się, że kiedyś, że w ogóle nie ma kultury poza gatunkiem Homo sapiens, ewentualnie rodzajem Homo. Natomiast później stopniowo odkrywano, że elementy kultury są u szympansów, uwaleni, uczą się właściwie nawet w tej chwili, przepraszam, wyleciało mi z głowy inne gatunki zwierząt, ale jakby coraz więcej się odkrywa tych elementów kultury. No na pewno wieloryby i inne ssaki naczelne to podstawa, ale i u ptaków można coś takiego znaleźć. Tak samo pewnie krokowatych nie zastąpiono. Tak, na pewno krokowatych. No, tak samo no, to jest najbardziej delikatna materia, czyli kwestia moralności. No jest u nas ona rozwinięta w takim stopniu, co myślę, u żadnego gatunku zwierzęcia nie da się tego znaleźć, ale pewne elementy można znaleźć u tych pierwotnych, przepraszam, nawet nie pierwotnych, tylko u innych przedstawicieli królestwa zwierząt. No, więc... To już niski temat, prawda? Tak. Czuję, jako strasznie ważysz słowa. Delikatne. Właśnie, że widzimy, teraz skończyłem na bardzo krótki temat, który rzeczywiście jest trudny i tak, koniec. To sprowadza w takim razie naszą rozmowę na bezpieczniejsze grunty i zapytam cię o inną książkę, która też wzbudziła zainteresowanie. Triumf nasion. To też prawie odrzewa w młodym stadium. No, szczerze niż tylko o drzewach nasione mają nie tylko drzewa. Tak, ta książka, w tej książce podejście mi się podoba. Autor jest zafascynowany roślinami, ale rzeczywiście bardzo ostrożnie, nie wyciąga za daleko idących wniosków. Stara się do tego podchodzić delikatnie. Jego zdaniem wynalazek nasiona w ewolucji jest niezwykły. No, znowu, jak coś weźmiemy pod lupę, to się okazuje, to są grzybnia, drzewo, a teraz nasiona. No, sam fakt, że rośliny wynalazły nasiona, teraz w pierwszej chwili też się wydaje, że nic szczególnego, bo mamy ileś roślin rozprzestrzeniających się bez pomocy nasion, nie rozmnażających się bez nasion, jak tam paproci, widłek i tak dalej. Okazało się, że nasiona jest niezwykłym wynalazkiem. Dodatkowo, jeżeli kolejnym etapem jest otoczenie go taką dodatkową tkanką, czyli owocem. I on to właśnie też czasami opisuje w taki troszeczkę antropomorfizujący, uczłowieczający sposób, że one są sprytne, te metody nasion, żeby się rozsiewać. On podaje przykład, weźmy jabłko. Jabłko ma, jabłko zależy, żeby jabłko się nie rusza, ale żeby się rozprzestrzenić, żeby jakieś zwierzę albo człowiek rozniosło nasiona dalej. No więc tylko nasiona muszą być dojrzałe, nasiona są w środku jabłka. Póki jabłko jest niedojrzałe, jest kwaśne, gorzkie, twarde, nie smaczne. Nie lubimy już jabłka niedojrzałe. Teraz w momencie, kiedy jabłko dojrzewa, staje się czerwone, słodkie, smaczne. Dużo różnych stworzeń ma ochotę je zjeść. Ale uwaga, no, za jakie jemy jabłko, zazwyczaj zostawiamy ogryzek. W środku są nasiona otoczone taką twardą. Tak, jest twardy element otaczający bezpośrednio nasiona. Co gorsza, same nasiona jabłko oni zawierają troszkę cyjanu. I są toksyczne dla ludzi w małym stopniu. Musielibyśmy się naprawdę
naprawdę jeśli chciałbym być w naszym, żeby się zadbać. Natomiast jakaś taka myszka, jakby się najadła, to źle by się poczuła. Czy jakieś inne nieduże zwierzę. I w momencie, kiedy myjemy jabłko, czy docieramy do ogryzka, nie chcemy się zatruć, nie chce nam się przegryzać przez te twarde części, wyrzucamy ogryzek, no i proszę. Idealna sytuacja. Tak, wydaje się po prostu jakiś taki spryt tej jabłoni. Zmusiła nas, żebyśmy i odeszli od jabłoni i wrzucili nasiona nieruszone, które mogą być jabłkowe. Natomiast on tu podkreśla, że jest to taki pozorny spryt. On używa tych słów, strategia rozmnażania się, no bo tak jest nasz język skonstruowany, gdybyśmy zaczęli tylko wyłącznie posługiwać się liczbami, no to właściwie byłoby niezrozumiałe dla czytelników poza wąską grupą naukowców. Tak, ale z tyłu głowy cały czas trzeba pamiętać, że to jest metoda prób i błędów ewolucji. No i to już tam zadziałało, więc akurat tutaj zostało i tak dalej. Nie jest tak, że sobie jabłoń rozpisała strategię na kartę. No tak samo, znaczy myśmy czasami wykorzystujemy te strategie obronne nasion na własną korzyść, a podaję przykład kawy. Kofeina właściwie ma chronić nasiona przed kawy, przed szkodnikami. Rzeczywiście jest toksyczna dla różnych ślimaków, owadów. Co jeszcze ciekawsze, jeżeli nasiono kiełkuje, to ta kofeina rozpuszcza się dookoła i niszczy sadzonki innych roślin. No widzimy troszeczkę inne wizje niż te przyjazne rośliny z krótkiego życia drzew, bo one jednak nie zależy, żeby tam pokój nie było wystarczająco pusto. Natomiast nawet człowiek w dużych ilościach będzie kawy, on podaje przykład, chyba trzeba niestety aż 150 filiżanek kawy lepiej, żeby się zatruć, więc dla nas w dużych ilościach kofeina jest szkodliwa, w małym działa na nas, jak wszyscy wiemy, w rano sięgamy z pani po kawę. Ale to też ta wyjątkowość człowieka ubijania się jednak. Tutaj chyba mamy nie do końca wspólne zdanie, że człowiek wykorzystał to, co kawa przygotowała na swoją obronę, a myśmy to wykorzystali jako korzyść. Tak samo wiele nasion, czyli pijemy kawę właśnie z zrywa kofeiny, która miała ją chronić, a my nie nigdy to nasion. No to nie taka sprytna. No, prześcignęliśmy sprytę. To samo rozmaitych przypraw, czy jakaś gałka muszkatołowa i inne rozmaite nasiona, które jemy dla przypraw. Jeszcze oprócz rozmaitych nasion, które jemy nie jako przyprawę, jako podstawa naszego pożywienia, czyli przede wszystkim zboże. No one też się mają nie najgorzej, bo rozprzestrzeniły dzięki nam też dość konkretnie. Tak, masz rację, to bywa z jednej strony wymienimy te nasionka, ale z drugiej strony wracając do kawy, później sadzimy. No, myślę, żeby bez naszej pomocy kawa nie rozprzestrzeniłaby się aż tak bardzo po świecie. Za to samo to z puszczą tyczy. No jemy je, mielimy, robimy z nich mąkę w ogromnych ilościach, ale no ja nie wyobrażam sobie, żeby kawa pszenica z pomocy człowieka była w stanie setek tysięcy hektarów porosnąć na całym świecie. Pamiętam twój tekst, że w Fokusie zdaje się o triumfie z kolei traw, że one są rozprzestrzenione. Tak, polecam. Tak, tak. Trawy to w ogóle jest kolejny niezwykły wynalazek ewolucji. Trawy ostatnim latem dominują na świecie. Zmieniły oblicze tego świata, tak jak kiedyś drzewa przynosiły nasienne. Ostatnie miliony lat to jest triumf traw. A ta ostatnia książka, o której mówiliśmy, to triumf nasion Tore Hansson, oficyna 4A wydała tę książkę. I kończąc, podsumowując wszystkie te książki, które mówiliśmy, są cenne, bo warto pamiętać o tym, że przyroda jest fajna i warto podkreślić to nieznane rzeczy szacunkiem. I przy okazji też polecam Państwu numer miesięcznika Znak z czerwca, który zajął się tematem, dlaczego rośliny powinny mieć prawa. Nie czy, tylko dlaczego rośliny powinny mieć prawa. Tak jest na okładce. Rośliny nie istnieją wyłącznie jako pożywienie ludzi i zwierząt, wręcz przeciwnie. Wspaniale się rozwijały na długo przed tym, kiedy na scenie ewolucji pojawiliśmy się my. Oto i fundamentalny argument za rozważeniem możliwości nadania roślinom praw. To tylko jeden krótkie zdanie z tego miesięcznika, który porusza ten temat. Spojrzałeś ciekawie, może czytać. Ciekawe. Dziękuję bardzo. Wojciech Mikołuszko, dziennikarz i przyrodnik. Dziękuję. Kończymy sobotni poranek Radia Tok FM, którego wydawcą była Małgosia Wołczyńska, realizatorem Jacek Kozłowski. Za chwilę informacje, po informacjach program Wojtka Krzyżaniaka, program telewizyjny. Ja Państwu bardzo dziękuję. Karolina Tłumacka. Do usłyszenia. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM.
Na poważnie. W windzie. Z lampką wina w ręce. Albo wcześniej rano. Pod kocem. Po prostu. Lubimy czekać. Kończę dalki. Radio z tego książki. Tok FM. Już dziś o 17. Dlatego herbatek to pewność. Zastosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przedmówiliśmy, że pozna się z treścią ulotki z Mano, skąd on się znajdzie? A zaprosiłam ich na wszystkich moich znajomych z Facebooka. No wszystko będzie dobrze, mam cię dobrze. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat. Teraz na 18 urodziny w Mediamarkt. Za smartfon Huawei EQ5 drugiej generacji. Z 5-calowym ekranem i aparatem 8 megapikseli. Zapłacisz jedynie 449 zł, oszczędzając 100 zł. Mediamarkt. Przygotuj swoje BMW na trudne warunki. Teraz za wskaż 10% wybierając kompletne koła zimowe. Wybrałeś BMW Leasing? Dodaj koła do kwoty raty i jedź bezpieczniej. Szczegóły modelu w BMW. BMW. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej rozpoczęły się w dniu listopada. Jak wynika z nieoficjalnych doniesień, bo prokuratura dokładnie upewnienie potwierdza. Śledczy w pierwszej kolejności przystąpią do prac na Wawelu, gdzie spoczywa para prezydencka. Do końca listopada mają się odbyć jeszcze co najmniej 4 ekshumacje. Tymczasem część rodzin nie zapowiedziała, że będzie skarbnik decyzji śledczych. Czy to możliwe w sprawie skrzynki mailowej Hillary Clinton? Zbadanie przeciwnie z pokrony szczegół ofiar katastrofy smoleńskiej ogłosił śledczy w prokuraturze. Krajowa odmówiła o tym, że badania będą miały znaczenie dla określenia przyczyny śmierci ofiar, a także przyczyn katastrofy. Część rodzin jednak nie zgadza się na ekshumację bliskich, jak mówi Paweł Derek, mąż Margo i Biela, czy członek Derek, funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. trzeźwość kierowców, a jak dodaje, nie pomoże w ustaleniu przyczyn tej katastrofy. Tomasz Bratek ze Śląskiej Drogówki zwraca się także do pierwszych. Dokładnie mówił, że rodzin ofiar katastrofy, które nie zgadzają się na ekshumację, mogą złożyć do sankcji prokuratora. Elementy odblaskowe, nie patrząc na to, czy znajdziemy się w obszarze zabudowanym, czy też poza nim. Akcja Znicz potrwa do 2 listopada. Kilkanaście dni przed wyborami prezydenckimi za oceanem FBI wznawia śledztwo w sprawie służbowej maili Hillary Clinton. Chodzi o czas, gdy była ona sekretarzem stanu USA. Clinton wysyłała służbową korespondencję z prywatnego serwera. Dyrektor FBI James Comey poinformował, że powodem wznawienia śledztwa są nowe maile, na które przez przypadek natrafiły służby. Amerykańskie media po
powołując się na anonimowe źródła rządowe, informowały, że maile pochodzą z urządzenia należącego do byłego nowojorskiego kongresmena Antoniego Weinera. Służby natrafiły na nie, prowadząc osobne śledztwo w sprawie nielegalnych wiadomości wysyłanych przez polityka do 15-letniej dziewczyny. Weiner jest mężem najbliższej współpracownicy Clinton. W reakcji na te doniesienia kandydatka demokratów w wyborach prezydenckich zaapelowała do szefa FBI, by ujawnił więcej informacji o nowych mailach, które skłoniły go do wznowienia śledztwa. A ze wznowienia śledztwa cieszy się wyborczy rywal Clinton, kandydat republikanów Donald Trump. Już wcześniej zapowiadał, że jeśli wygra wybory, powoła specjalnego prokuratora, by prześwietlić sprawę maili Clinton. Jutro w Brukseli szczyt Unia Europejska-Kanada, na którym zostanie podpisana umowa CETA, poinformował o tym na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wczoraj zielone światło w tej sprawie dały wszystkie kraje wspólnoty. Zdecydowały też, że część zapisów porozumienia będzie obowiązywać jeszcze przed ratyfikacją CETA. Umowa budzi wiele kontrowersji, ale jak zapewniał w TOK FM europoseł Teodariusz Rosati, nie ma się czego obawiać, bo jej zapisy dobrze chronią interesy Europy w tych najbardziej wrażliwych kwestiach. Unia Kanada miał się odbyć w miniony czwartek, został jednak odwołany, bo belgijski region Wolonia nie wyraził zgody na podpisanie CETA, blokując w ten sposób zgodę całej wspólnoty. Rząd Belgii potrzebował mandatu od wszystkich regionów i wspólnot językowych, by móc w imieniu całego kraju podpisać porozumienie Unia Kanada. Do porozumienia udało się dojść dopiero w czwartek. Słuchasz informacji TOK FM. Kolejny samorząd chce wprowadzić u siebie program zbierania nitrogenu decyzji o łodzi Nieczynie Czepetkowskiej w Adam Gdańsku. Jak przekonuje prezydent Adamowicz, banki mają program znajdzie w Unii Europejskiej, w liczbie niespanów finansowych. Jeżeli dowiedzą się, że nienawidzonym brukselskim technokratom, powinni teraz zadać sobie pytanie, czy nie odrzekły tyrwysowego zwycięstwa. Zdaniem autora tekstu, przepychanki w sprawie CETA uwidoczniły głęboką niepewność na wielu poziomach. Jak czytamy, w wymiarze politycznym kontynent trudno będzie traktować poważnie na świecie. Okazało się też, że wielu mieszkańców Europy nie...